Swego czasu pewien mądry polski patriota powiedział, że nie jest problemem walczyć o polski interes, problemem jest go rozpoznać. Cóż, patrząc na polską administrację, trzeba przyznać jedno, Roman Dmowski się mylił. W 2017 roku wielokrotnie opowiadałem Państwu o walce przeciwko unijnej próbie narzucenia limitów kadmu w nawozach. Temat bardzo skomplikowany i techniczny. Wiele zaangażowanych stron, wielkie interesy, w tle międzynarodowe korporacje oraz polityczne zależności. W tej sytuacji walka wydawała się ciężka, ale nie byliśmy na straconej pozycji. W ostatecznym rozrachunku doszło do rozbicia koalicji tworzonej przez Polskę oraz kilka innych państw, która chciała wysokich limitów. I tak na spotkaniu COREPER w grudniu 2017 roku polscy urzędnicy nagle i niespodziewanie poparli propozycję Rady. Propozycję, która jest bardzo szkodliwa dla polskiej chemii, a która otwiera drogę do ekspansji dla zagranicznych firm. Tym samym długa batalia o limity kadmu wydaje się kolejną klęską polskiego rządu. Warto dodać, że odpowiadają za nią zarówno nowy premier, a wcześniej minister rozwoju, jak i nowa minister innowacji, a wcześniej wiceminister rozwoju. A propos ministrów i wiceministrów. Kto z Państwa pamięta przedwyborcze obietnice PiS-u o zmniejszeniu liczby urzędników i o walce z biurokracją? W ramach tej walki Polska ma 21 ministrów, a miejsce 22 ministra cyfryzacji czeka na obsadzenie. Do tego dochodzi minister bez teki, czyli była premier pani Szydło oraz pani poseł Kępa, minister do spraw uchodźców. To daje 24 ministerstwa. To historyczna liczba, która wyróżnia nas na tle Europy. Więcej ministrów ma tylko Wielka Brytania, bo 44. Dla porównania, zbliżona ludnościowo do Polski Hiszpania ma 11 ministrów, połowę mniej niż nasz kraj. W Niemczech jest 14, a we Francji 18. Chciałbym przypomnieć, że Partia Wolność chce utworzenia 6 ministerstw i taniego, prostego państwa. Państwa, w którym obywatele się bogacą i sami decydują o sobie. Nie urzędnicy z Warszawy czy Brukseli. I jeszcze jedna ciekawostka. Na obecnej sesji głosujemy nad oceną inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w państwach członkowskich. Unia Europejska potrzebowała aż 5 lat, żeby zorientować się, że kryzys roku 2008 oznacza dramatyczne bezrobocie wśród młodych ludzi, sięgające w takich krajach jak Grecja czy Hiszpania aż 40%. Zareagowała w starym, nieprzystającym do okoliczności stylu. Utworzyła kolejny administracyjny fundusz oblepiony kolejnymi urzędnikami. Po 2 latach działania funduszu okazało się, że z powodu barier administracyjnych środki są słabo wykorzystywane. Unia zobaczyła też, że aby realnie problem zmienić, należy przeznaczyć prawie 10 razy tyle, ile było w funduszu. W ostatecznym rozrachunku, gdy teraz dokonujemy analizy tej inicjatywy, okazuje się, że ciężko ocenić skuteczność wydawanych pieniędzy, a jedyny postulat to taki, aby procedury były bardziej przejrzyste. Przecież to są kpiny z podatników, z państwa pieniędzy.